Witam Was serdecznie z tej pięknej plaży na Malediwach. Wdech, otwieramy się psie z głową do góry. I wydech, do psa z głową do dołu. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Pomyślałam, że włączę, odpalę aparat i tutaj się z wami pomaluję, nakładam makijaż i patrzę za okno. I słuchajcie, mamy iście jesienną pogodę, więc przygotujcie się na taki cozy, mam nadzieję, daily vlog. I pomyślałam, że zrobię sobie taki troszeczkę mocniejszy makijaż, ale w planie nie mam malowania oczu, dlatego że niestety coś mi się tutaj z tym okiem stało ostatnio. Teraz już to zeszło, myślałam, że w ogóle nie będę w ten weekend nagrywać, ale na szczęście wyglądam już całkiem normalnie. Ta powieka mi spuchła. Nie wiem, co się stało od tamtego roku, kiedy miałam, może ja będę się malować i tutaj z wami rozmawiać, korektor Estée Lauder Double Wear, bo chcę zakryć to zaczerwienienie i chciałabym, żeby nie było aż tak bardzo widoczne, żeby nie rzucało się w oczy, co bym was nie straszyła, ale nie jest już aż tak źle. I tak, w zeszłym roku, nie wiem, czy oglądaliście moje vlogi, ale jakoś na początku wakacji było tak, że miałam zapalenie spojówek i to było pierwsze zapalenie spojówek w moim życiu i od tamtego czasu mam takie problemy z oczami, z powiekami, że coś tam mi się dzieje, coś z powiekami, z oczami, coś tam czasami nie gra i potem byłam jeszcze u pani optometrystki, o Jezu, nie pamiętam, no wiecie, u, jak to się nazywa? Nie u okulisty, tylko sobie okulary dobierałam. Tak, optometrysta. Tak ta osoba się nazywa. U pani optometrystki. Tak. U pani optometrystki, słuchajcie, byłam i ona mi tam badała oczy, zrobiła takie podstawowe badania. Za jakiś czas podobno muszę to powtarzać, żeby sprawdzać, czy tam nic się nie dzieje i też wiadomo, czy ta wada wzroku moja się nie pogłębia, bo ogólnie ja z bliska dobrze widzę, ale mam problem, bo tak nie aż taki problem, że z daleka tam czasami mi się coś rozmazuje, ale to wiecie, w codziennym życiu to aż tak bardzo nie przeszkadza, dopiero jak siedzę przy laptopie, coś tam ogarniam, to zauważyłam, że moje oczy się bardziej męczyły, teraz dzięki temu, że mam okulary, to mogę siedzieć o wiele dłużej i nie czuję takiego ogólnego zmęczenia, więc jeśli macie podobnie, no to ja wam polecam zbadać sobie wzrok, a w ogóle wydaje mi się, że raz na jakiś czas powinno się w ogóle wybrać na takie badanie i sprawdzić, czy wszystko jest ok. I tak, maluję się dzisiaj takimi moimi ulubionymi kosmetykami, ale chciałabym, aby ten makijaż właśnie był taki zupgrade'owany, więc nie krem BB, a podkład z Lancome, który uwielbiam. Taint Idol Ultra Wear. Ja właśnie na zmianę mam numer, bo mnie czasami pytacie, 245C. Ja sobie czasami, ja sobie na zmianę ten podkład z kremem z BB, tak wiecie, wymieniam. I w zależności na co mam ochotę i jak bardzo bym chciała, aby ten makijaż się utrzymał, to wtedy wybieram albo jedno, albo drugie, tylko że zauważyłam, że ten podkład jest cięższy i moja skóra lubi od niego po prostu od czasu do czasu odpocząć. A krem z BB jest taki szybciutki, wiecie, jak nie ma czasu, to wtedy można go nałożyć. A dlaczego mam więcej czasu? Chociaż mam dzisiaj w ogóle mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ja zawsze jestem zajęta, zauważyłam. Ale też dzisiaj mam taki poranek, że troszeczkę go rozwlekam. Dlaczego? Dlatego, że słucham książki Pomoc domowa, moi drodzy, i tak się wciągnęłam, i tak mi się podoba. I wczoraj jak ogarniałam chatę, bo wiedziałam, że będę nagrywać vloga, to pomyślałam, a troszkę posprzątam, co by was zaprosić do czystego wnętrza. I włączyłam sobie Pomoc domową i powiem wam, tak wsiąkłam, ja się tak dobrze przy tej książce bawię, tak mi się podoba. Mimo, że tam tak dużo się nie dzieje, ale Mili, bo z jej perspektywy, nie wiem, czy czytaliście Pomoc domową, ale tutaj mamy właśnie główną bohaterkę Mili, która ma taką dość kryminalną przeszłość i próbuje sobie zbudować życie na nowo, powiedzmy, aby ta jej przeszłość za bardzo nie miała wpływu na to, co dzieje się teraz. I całkiem jej się to niby udaje, ma, kurde, nie chcę spoilować za dużo, może tego nie powiem, ale ona jest taką obserwatorką, ona
właśnie możemy poznać jej opinię na temat różnych rzeczy i też do końca ja jej nie wierzę w to, co mówi, bo właśnie ona mówi wszystko ze swojej perspektywy, czyli to, co ona uważa, a to nie zawsze jest prawdą. Nie wiem, czy wy zwracacie na to uwagę, ale my możemy odbierać coś w jakiś określony sposób, a inna osoba może to odbierać zupełnie inaczej. I właśnie tutaj w tej książce to bardzo, bardzo rzuca się w oczy. I nawet tę książkę przyniosłam, aby wam pokazać, bo tak się wciągnęłam i jestem już w połowie. Zobaczcie. Słucham na Audible, bo bardzo fajnie mi się tej książki słucha. Nie przyspieszam sobie jej, słucham normalnie 1.0, bez żadnego przyspieszenia, ale podoba mi się osoba, która czyta, lektor. Ona fajnie w ogóle udaje te osoby, które gdzieś tam się wypowiadają i zmienia barwę głosu i tak dalej. No bardzo mi się ta książka podoba, więc dzisiaj rano też sobie włączyłam. Nie oglądałam żadnego YouTube'a, tylko właśnie skupiłam się na książce, gdzie moja kredka. Znam, bo właśnie tyle mi jej zostało. Taka beżowa na linię wodną. I co mówiłam? Że właśnie dzisiaj rano sobie wszystko przedłużam, aby słuchać jak najdłużej. I wczoraj też tak robiłam. A to jeszcze złożę pranie, a to zrobię pranie, a to gdzieś tam posprzątam. Założyłam słuchawki, tak sobie chodziłam po domu, ogarniałam i słuchałam. I naprawdę bawię się wybitnie i mam ochotę w ogóle ułożyć puzzle przy audiobooku. Tak mnie ostatnio naszło, że fajnie by było zrobić coś takiego jesiennego. I na Instagramie, jeśli mnie śledzicie, to wiecie, że wrzuciłam takie jakby ala wyzwanie, ale troszkę inaczej je zrobiłam. Takie bingo. Jest tam 9 chyba takich rzeczy do zrobienia właśnie w ciągu tej zbliżającej się jesieni, bo jak oglądacie tego vloga, to kalendarzowe jesieni jeszcze nie ma, no ale skoro jest wrzesień, no to już wszyscy chyba poczuli klimat, zwłaszcza na Instagramie widzę, że dzieją się jesienne rzeczy. U mnie na Instagramie mam nadzieję, że jak oglądacie, to już skończyły się te wakacyjne, chociaż ja sobie dałam takie przyzwolenie, że do końca kalendarzowego lata mogę tam jeszcze wrzucać letnie zdjęcia i tak dalej, żeby być z wami jak na bieżąco i jak najbardziej na bieżąco, i sobie obiecałam, że jesień będzie nasza i wtedy będę właśnie wam pokazywać, jakie tam jesienne rzeczy robię. I właśnie wracając, bingo, moi drodzy, już wam pokazuję, jak to wygląda, bo może będziecie mieli ochotę wziąć w tym udział, albo w sumie wkleję wam tutaj grafikę obok, coś takiego przygotowałam i widzę, że bardzo wam się podoba. Ja myślałam, że powiecie, takie średnie to, a tutaj kurczę, dziewczyny wysyłają mi cały czas wiadomości, organizują się, motywują. Każdy ma ochotę przeżyć tę jesień jak najprzyjemniej, jak najmilej, bo to jest... Utarło się, że to jest taka depresyjna pora roku, że te dni są krótsze, że robi się coraz ciemniej, że nie ma tego słońca. Fajnie by było właśnie w jesieni się zakochać. Więc coś takiego wymyśliłam. I mamy tutaj na przykład, przeczytaj jesienną książkę pod kocykiem, udekoruj dom na jesień, ułóż puzzle, zorganizuj wieczór filmowy z domowymi przekąskami. I ja też mam zamiar to robić, tylko nie wiem, czy zrobię to tylko we wrześniu, czy sobie właśnie dziewczyny też pisały, że mają zamiar to rozłożyć na całą jesień i myślę, że to jest fajny pomysł. Ja też zrobię taką zakładkę na Instagramie. Gdybyście miały ochotę mnie oznaczać, no to zapraszam bardzo serdecznie. Możemy się inspirować nawzajem i przeżywać tę jesień w jak najlepszy, najprzyjemniejszy sposób. Bo ja zawsze wychodzę z założenia, że warto sobie romantyzować każdą porę roku. I każdą porę roku się lubi. Ja kiedyś w ogóle za jesienią za bardzo nie przepadałam. Nadal mam taki stosunek do niej, że wiecie, dużo złych rzeczy u mnie w życiu wydarzyło się jesienią, dlatego też jest mi ciężko przebrnąć przez tę porę roku, ale pomyślałam, że teraz w 2024 bym chciała zakochać się w tej jesieni, bo warto, warto przeżyć ten czas jak najlepiej, jak najprzyjemniej, więc będziemy piec cynamonki, będziemy czytać jesienne książki, odpalać świeczuszki, słuchajcie. I będzie pięknie, będzie cozy. Tutaj na kanale będę wam przemycać fajne rzeczy, będą jesienne stylizacje. Będziemy prawdopodobnie sprzątać.
mam taką nadzieję i to sprzątanie z jednej strony się cieszę na nie, bo to oznacza, że będę miała więcej czasu na słuchanie książek. Ja wtedy zazwyczaj słucham sobie różnych audiobooków, więc teraz już zauważyłam, że przeglądam Legimi i szukam, co tam by ewentualnie przesłuchać. I też miałam zrezygnować z Audible, ale mówię nie, będziemy sprzątać, więc znajdę sobie ze 2-3 może takie jesienne książki do przesłuchania po angielsku, co byłoby super. I będę Wam przy okazji wszystko recenzować. No, no i makijaż zrobiony, zaraz włosy sobie wyprostuję i w ogóle miałam przyjść i pogadać o innych rzeczach, a jakoś tak jesienne tematy, jesienne klimaty weszły, ale to nic. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Jeszcze tylko przydałby się jakiś balsam na usta. Ostatnio korzystam z tego różowego BB, ale nie mam go przy sobie, jest na biurku. Więc tak, tak wygląda makijaż. Nie jest chyba najgorzej. Powiem Wam, że spoko. Podoba mi się ten podkład. Ten podkład tak ładnie wygląda. On tak... Ten koloryt taki jest ładniejszy. Tak się scala, ujednolica. No i ten kolor jest piękny według mnie. On nie jest za różowy, jakiś taki ciemny. Idealnie się blenduje. Róż to oczywiście Milani. Rozświetlacz Cookie. Uwielbiam to połączenie, chociaż myślę, że za jakiś czas już pewnie sięgnę po jakieś różowe róże. Mogliśmy sobie przetestować ten róż, a to może następnym razem, jak będziemy się malować. Więc tak, dajcie mi znać, czy ekscytujecie się jesienią, czy bierzecie udział w tym naszym bingo, w tym naszym takim bardzo cozy wyzwaniu, czy śledzicie mnie na Instagramie. Ja teraz idę, bo jeszcze kawki nie robiłam, zrobię sobie kawkę, już pojogowałam, ogarnęłam trochę chatę jeszcze rano, włożyłam pranie do suszarki, robię pranie przy okazji, tam zmywa się, w ogóle wczoraj naszła mnie taka myśl, że ja poszłam sobie na górę, bo wiecie, coś tam w biurze oczywiście jeszcze porobiłam, bo ja nie byłabym sobą, gdybym nie pracowała jeszcze wieczorem. I tak, pranie się robiło, pralka za mnie prała, zmywarka za mnie zmywała, a Jeff za mnie odkurzał i to jest rewelacja, to jest takie ułatwienie w życiu. To tak pomaga i tak zeszłam na to i tak czyściutko, pachnąco, no super. Dobrze, zapraszam Was na daily vloga. Chyba ubiorę sobie bluzę, jeszcze wczoraj nawet zmieniłam pościel. Słuchajcie, no taka wczoraj była wieczorem produktywna. Muszę umyć znowu pędzle, bo teraz jak tam z oczami miałam ten problem, to staram się je mieć nawet 2 razy w tygodniu, żeby tego wszystkiego się pozbyć w razie dwóch, jakieś bakterie, coś, żeby tego nie było. Właśnie też zmieniłam pościel, żeby wszystko, wiecie, ręczniki piorę i dezynfekuję. No więc dzieje się u mnie życie, jak zwykle, moi drodzy, jak zwykle. I muszę Wam zrobić update roślinkowy, bo też się zadziało z roślinami jeszcze. Wczoraj je podlewałam, o to też zrobiłam, więc mega produktywny czas i też taki intensywny tydzień za mną, wiecie. Pracy było dużo i kolejny tydzień też taki szykuje się bardzo intensywny, więc podejrzewam, że będę wracać do domu zmęczona, ale to nic, bo są takie dni, są takie tygodnie, kiedy trzeba troszeczkę więcej popracować, a potem mam nadzieję, że będzie troszeczkę lżej. Ale dziękuję sobie za to, że jestem przygotowana, jeśli chodzi o posiłki, bo pamiętacie, jak robiliśmy te meal prepy. Ja mam chyba bolognese na przykład zamrożony, jeszcze mam zamrożone leczo, więc wiecie, szybko można coś sobie odmrozić, odgrzać i zjeść coś pożywnego, coś dobrego, powiedzmy w miarę zdrowego, ale nie muszę zajmować się na przykład gotowaniem po pracy i ja Wam to serdecznie polecam. To jest naprawdę duże ułatwienie, jak mam ochotę i czas, aby gotować, to wtedy sobie przygotowuję więcej i potem mam taki luzik. Naprawdę świetnie się to u mnie ostatnio sprawdza. Dobrze, uciekam, mam ochotę na kawkę. Działam i na pewno będę się tutaj do Was odzywać w ciągu dnia, ale się jaram w ogóle tak, jak ja włączam aparat, słuchajcie, to mi się tak humor poprawia. Nie miałam jakiegoś złego humoru, ale jakoś tak jeszcze bardziej jestem uśmiechnięta i taka zadowolona. Więc mam nadzieję, że będziecie mieli przemiły dzień i lecimy z tym vlogiem. Zapraszam, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, miłego oglądania. And his thinning hair. Dzień dobry, cześć i czołem. Masz, nagrywasz? Nagrywasz, jesteś? Tak. Dobra, no. Mam tutaj asystenta, bo będzie szybciej. Asystent wrócił z zakupów, zrobiłam Ci listę. Kupiłeś, widzę, więcej niż chciałam.
No ale dobrze. Nie wiem, czy moje ciało będzie z tego zadowolone, ale widzę, że kupiłeś moją ulubioną czekoladę, więc ci wybaczę. Dobrze, lecimy szybkim food haulem na najbliższe dni, na ten weekend. I myślę, że dociągniemy do końca tygodnia z tym, wiesz? Jak mi się wydaje. Dobra, azda. Po najłatwiejszej linii oporu poszedłeś. No, także nie miałem jechać. Rukola, moi drodzy. Na kanapeczki, na śniadanie, na jutro. Bagietki do koreczków, które planuję albo dzisiaj wieczorem zrobić, albo jutro wieczorem. To zależy. Z takich rzeczy nieplanowanych, czekolada. To jest moja ulubiona czekolada. Słuchajcie, tutaj dostępna w Anglii. Cadbury, Dairy Milk, Fruit and Nut. Czyli z orzechami i z owocami. Jest przepyszna. Jeśli gdzieś spotkacie albo będziecie mieli pod ręką, gdzieś tam w Polsce na pewno najdzie. Taka z bakaliami. Z bakaliami, o, tego zła słowa mi zabrakło. Jest przepyszna, naprawdę jest bardzo dobra. Pomidorki koktajlowe, najlepsze są w Costco, ale jak my jedziemy do Costco, to wydajemy ponad 100, więc w tym tygodniu Costco nie będzie. Mozzarella, dwie kuleczki do kanapeczek i do omleta prawdopodobnie też. Cytrynka do cytrynianki, bo dzisiaj rano nie było, bo się skończyła. Feta do koreczków. Przepyszna. Tutaj mamy szynkę z piersi indyka, sokołów. Wspieramy polskie produkty, polską gospodarkę. Mamy też prosciutto do pizzy, bo mamy bazę na pizzę, więc pomyślałam, że fajnie by było zużyć. Już wspieramy polskich rolników. Tak jest. Oczywiście. Widzę, że jak chcesz coś dodać, proszę, bardzo feel free. Bo ogólnie słyszałam, że tęskno ludziom za tobą i ciebie nie ma we vlogach, więc... więc proszę. Ja strajkuję. Ja strajkuję. Strajkujesz, dobrze. Chlebek, słuchajcie. Jeden. Za mało Magda mi płaci. I drugi. Za mało wyświetleń widzisz, za mało zarabiam, no. Co zrobisz? Jajka od szczęśliwych kur. Mamy jeszcze... Czemu się śmiejesz? Mamy jeszcze paprykę, bo chcę zrobić leczo. A byłeś w polskim sklepie jeszcze? Tak, byłem. Super. Cukinia do leczo. Grana padano, a potem się zorientowałam, że mamy parmezan. No ale to na pewno się przyda, to się u nas nie zmarnuje. Jak grana padano, jak parmigiano reggiano, a nie to... Przepraszam. Reggiano. Ziemniaków nie, nie było, ale na wszelki wypadek wziąłem. Okej, dobrze. Gdyby przyszło... Ale widzę, że wziąłeś tylko ziemniaki. Nie wiem, co ty chcesz zrobić. Gdyby przyszło mi zrobić obiad, nie wiem. Ja już tutaj widzę twój obiad. Ziemniaki, jajko. Mamy też pomidorki krojone w puszce do risotto, bo jeszcze risotto gdzieś tam jest. I wiesz, że jeszcze z boku mamy risotto? Ale wiesz, jakie risotto planuję zrobić? Wy zobaczycie we vlogu. To, co w tamtym roku, pamiętasz? Takie przepyszne risotto z grzybkami. Tak. To planuję i planuję wtedy co, użyć... Co, to z truflami było, czy nie? Czy nie, nie, nie. I wtedy planuję użyć tego risotto z Włoch, które przywieźliśmy. I mleko. To jest ostatnia rzecz, jeśli chodzi o azdę. A w polskim sklepie... Co tutaj kupiłeś? Wziąłeś pomidory może? Malinowe? Tak. Super, bo to chyba tak telepatycznie ci przekazałam. Potem to powinienem ci napisać i... Widzę. A, dobra. Dżem brzoskwiniowy. Ktoś planuje chyba naleśniki. Kiełbaska, która tutaj pięknie pachnie. Do lecza i pomidorki, moi drodzy. Szalone zakupy. O, to nie, to nasze zakupy są takie skromniejsze. Ale to dobrze. Powiem ci, że cieszę się, bo mam wrażenie, że naprawdę zużywamy to, co mamy. I nie ma tego za dużo. W końcu się nauczyliśmy po 30. Dobrze. I to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję operatorowi. Też pozdrawiam. Tak. Proszę bardzo. Wypadałoby coś zjeść. A ty wyglądasz, jakbyś schudła? To pewnie ta bluza, bo to jest rozmiar większy niż standardowo, wiesz? Tak strasznie, strasznie chudo wyglądasz. Tak? Aha. To ten stres. To ten stres, bo nie mam czym ci płacić. Nie macie w filmach. Dobrze. Tak. Lecimy. Nie wiem, czy to jest komplement, ale dobra. Lecimy. Nara. Co? Nie, no to smaku już jest. Daj spróbować. Jesteś są. Ale? Ale doba. Pecha. Noba. Mama, tak jak polska prawdziwa kiełbasa.
zamkniemy drzwi, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Mam kraweczkę i chrupię mi kości. Dobrze, moi drodzy, dzień dobry. Jestem w garderobie, tak jak widzicie. Jestem po obiadku. Mieliśmy dzisiaj risotto pomidorowe. Przepyszne swoją drogą z Thermomixa. Polecam ten przepis. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. I w wykonaniu bardzo, bardzo szybki. I mam kawkę w pięknym kubku z Londynu, czyli wiadomo, będą prace biurowe robione, ale przyszłam tutaj, ponieważ mam bardzo ekscytującą paczkę do rozpakowania. Robimy sobie open box, tylko najpierw uczekamy. Jednak jak mąż zrobi kawę, to jest całkowicie inny level, coś innego, jest wybitna. Przepyszna, ciepła, aromatyczna, bardzo dobra. My mamy chyba w tym momencie Milani tę kawę z Amazona i naprawdę serdecznie Wam polecam, bo jest oj, bardzo dobra. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Mam paczkę z Health Labsa, słuchajcie. I tutaj są nowości dla mnie, chociaż nie wszystko. Trzy rzeczy. Jedną znam. Dwie będę testować i już się nie mogę doczekać, więc otwieramy, ale może najpierw, dobra, zanim jeszcze otworzymy, to tylko szybciutko Wam powiem, abym nie zapomniała, że od dzisiaj do środy przy użyciu kodu Magda przy kawie 25 macie 25% zniżki na zakupy na stronie Health Labsa. Ja Wam zawsze mówię o, bo wiecie, ja mam ten kod Magda przy kawie 10 i on zawsze daje Wam 10% zniżkę, ale kiedy są takie większe zniżki, to wtedy daję Wam o tym znać, te 25%. Nie wiem, czy była wyższa, czy było 30%, chyba mi się wydaje, że chyba było, co? Chyba było. Ale 25% to też jest bardzo fajna zniżka i wtedy warto coś przetestować, wypróbować albo po prostu kupić te suplementy albo te kosmetyki, które nam się kończą i po prostu chcielibyśmy te braki uzupełnić. O to mi właśnie chodziło. Dobrze, więc tak, ja tutaj też uzupełniam. Też czekam na jedną paczkę z Polski. Tam kupiłam kilka rzeczy i chyba coś jeszcze domówię w międzyczasie, bo jest na to jeszcze moment, bo stwierdziłam, że jeszcze muszę coś zamówić, więc troszeczkę mi się przedłuża z tą moją paczką z Polski. Ale wracając tutaj do Health Labsa, ja to rozpakuję bardzo... O nie, dobra, widzę. Ta-da! Uwielbiam. I tak, moi drodzy, co my tutaj mamy? Zobaczcie, po pierwsze mamy Shine Me, czyli ten suplement do włosów, który bardzo lubię, z którego korzystam. I to by już moja druga kuracja chyba, przez którą przechodzę. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam i smaku to jest bardzo dobre i jeśli chodzi o działanie, to jest wybitne. Dzisiaj miałam taki zjazd energetyczny i też sobie mówię, a dobra, zamiast zrobić kolejną kawę, to sobie po prostu wypiję te suplementy, wypiłam i nagle miałam więcej energii, więc ja widzę różnicę, nie tylko jeśli chodzi o moje włosy, ale również o ogólne samopoczucie, kiedy to łykam, to jakoś czuję się lepiej. Nie wiem, o co chodzi, może to jest efekt placebo, może nie, ale jak spojrzycie sobie na ten skład i przeczytacie i sprawdzicie, to coś w tym musi być. Więc to mam, bardzo, bardzo dziękuję. I teraz dwie nowości dla mnie. Po pierwsze, chciałam to przetestować już od dłuższego czasu. Jak tylko zobaczyłam, że marka Health Labs ma to na swojej stronie, to jest Glow On Serum Tetra Vit C10%. Wyrównuje kolory, przywraca blask, octan zingeronu. I to jest, moi drodzy, serum. Nowoczesne, skoncentrowane serum do codziennej pielęgnacji wyrównuje kolory skóry, przywracając naturalny blask, skuteczna pochodna witaminy C w stężeniu 10% o wysokiej biodostępności i stabilności. Antyoksydanty, które wspierają jej działanie i wzmacniają efekty wzbogacone o ekstrakt z kurkumy. Ja bardzo lubię to swoje serum z witaminą C z firmy... No wiecie, to co ostatnio Wam pokazywałam we vlogu i z niego będę korzystać i będę zużywać i jak tylko zużyję tamto serum, to chcę przetestować to i dam Wam znać, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza, co o tym myślę. Przepiękne opakowanie jak zwykle. Mamy tutaj kosmetyk z pompką. Zobaczcie, tak wygląda. I wydaje mi się, że teraz ten przejściowy czas, jesienny czas będzie sprzyjał właśnie takiej pielęgnacji. Więc jest i mamy tutaj, moi drodzy, 30 ml
produktu, a jak szybko to trzeba zużyć, powinno być gdzieś napisane na opakowaniu. 3 miesiące. 3 miesiące należałoby ten kosmetyk zdenkować, więc ekstra to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest nowość, jeśli chodzi o markę Health Labs, bo wiadomo, że ochrona przeciwsłoneczna powinna być stosowana przez cały rok, jeśli chodzi o naszą skórę. I ja tutaj mam Glow On Krem SPF 50+. Z melaniną. Twarz, szyja, dekolt. Ogranicza ryzyko powstawania przebarwień, pomaga zachować równomierny koloryt skóry. Tripeptyd wspomaga proces fotostarzenia się skóry. UVA, UVB. Bardzo fajnie, skuteczna ochrona przed przebarwieniami, testowany dermatologicznie. O, aplikuj 4 oczy, czyli to jest kosmetyk w pompce. Zobaczmy, jak wygląda to szybciutko. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jak to... produkty z Health Labsa, takie o minimalistyczne opakowanie, kurczę, jasno tutaj jest, przestało padać, mamy ciemne chmury, ale słoneczko gdzieś tam się przebija, i tutaj proszę Państwa, aplikuj 4 do 5 pompek produktu na skórę twarzy jako ostatni etap pielęgnacji około 20 minut przed ekspozycją na słońce. Zmniejszenie zastosowanej ilości znacznie obniża poziom ochrony. Fajnie, że jest napisane, ile dokładnie pompek powinno się wykorzystać za jednym razem, bo zazwyczaj ja to robię na oko. Ja bardzo lubię, uwielbiam, wiecie, ten krem z SPR, taki pomarańczowy, Sunsecure Blur. I z niego cały czas korzystam. I miałam te inne, tam był CeraVe i coś jeszcze. Takie popularne, nie jest Skin 79, tylko to w zielonym opakowaniu. Wiecie, o co mi chodzi, na pewno wiecie, w chyba jest dostępny ten kosmetyk. I on tak średnio, CeraVe bardzo średnio, SPR bardzo dobrze i to jest mój ulubieniec, ale znalazłabym coś jeszcze. Tutaj mamy 50 ml produktu, 6 miesięcy na zużycie. I zmniejszenie zastosowanej ilości znacznie obniża poziom ochrony. Rekomendujemy aplikację kremu również na szyję i dekolt. Omijaj okolice oczu. Krem łatwo się rozprowadza i nie pozostawia białej warstwy na skórze. Odczekaj do całkowitego wchłonięcia przed aplikacją makijażu. W przypadku długotrwałej ekspozycji na słońce pamiętaj o reaplikacji produktu co 2-3 godziny. Produkt ochrony słonecznej nie zapewnia 100% ochrony. Nadmierne przebywanie na słońcu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. No, jak to marka Health Labs zawsze przestrzega. Bardzo fajnie, kluczowe składniki aktywne. Mamy tutaj melaninę. Ma zdolność do absorbowania promieniowania UVB. To możecie sobie na pewno przeczytać na stronie. To jest octan zingeronu, filtry, ektoina i diaminopropionyltryptidę 33. W ogóle szapoba dla osób, które tworzą te kosmetyki, bo to musi być nie lada wyzwanie. Odkryć źródło blasku. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Koniecznie dajcie mi znać, czy używałyście może jakichś kosmetyków z Health Labsa, czy nie. Idzie do mnie, mogę Wam zdradzić krem, ten nawilżający, bo pomalutku mi się kończy, a nie chcę zostać bez niego. Naprawdę jest rewelacyjny. I zrezygnowałam na razie z tego kremu, bo on jest taki nawilżająco natłuszczający, bym powiedziała. Ten z... I znowu, to tam za marka. Algotonic też mam z tego i to jest... Kurczę, zabijcie mnie, nie pamiętam. Boże, Magda. Mam to tutaj w zapasach na pewno. Momencik, już wam mówię. Jaka to była marka? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Mi tu nie ma. Ja się włożyłam. A, tutaj jesteś. Dobra. Sensumare, oczywiście, jak ja mogłam zapomnieć o Sensumare. Krem Sensumare jest bardzo spoko, ale ten według mnie Glow On z Health Labsa jest o wiele, wiele lepszy. Gdybyście pytali mnie o zdanie, moje zdanie. A ten Algotonic jest rewelacyjny. Mam kolejne opakowanie w zapasie i bardzo się cieszę. Bardzo wydajny produkt i też fajny. Więc jak widzicie, jak ja już jakiś kosmetyk polubię, to do niego wracam, ale też mam ochotę na testy. Też Wam ostatnio wspominałam, że jesień sprzyja różnym testom, więc sobie sprawdzimy i zobaczymy, czy będę do tego wracać, czy też nie. Ja raczej nie mam problemu do, aby zamawiać kosmetyki z Polski, bo jakoś, nie wiem, te angielskie nie za bardzo mi się podobają. Osoby, które są, mieszkają za granicą, dajcie mi znać, czy Wy zamawiacie właśnie produkty z naszego pięknego kraju, czy może... kupujecie w drogeriach stacjonarnie. Jestem ciekawa, jak to wygląda u Was, bo ja uważam, że polskie marki zrobiły ogromną robotę przez ostatnie lata. Ogromny krok do przodu i Zachód może się od nich uczyć. Naprawdę. To, co się w Polsce wyprawia, jeśli chodzi o
pielęgnacja, jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, dla mnie szacun, rewelacja. No, uwielbiam. I chętnie korzystam, jak widzicie. I też sobie zamawiam sama. Jakoś tutaj nie mam ochoty szukać, bo wiem, że w Polsce jest o wiele lepszy wybór. Jak kiedyś było tak, że tego brakowało w Polsce, że każdy chciał zamawiać z zagranicy. Pamiętacie, była chyba taka strona nawet truskawka czy coś takiego i zamawiało się z Ameryki te kosmetyki. To teraz nie ma w ogóle. No jeśli mieszkacie w Polsce, no to już macie ułatwiony ten cały proces, bo te kosmetyki... Okej, okay, nie wszystkie są najtańsze, ale raz, że są właśnie kody rabatowe, że gdzieś tam można coś zaoszczędzić, a dwa, nie trzeba wcale kupować najdroższych kosmetyków, bo te drogeryjne też często wychodzi na to, że się sprawdzają i mają całkiem ładne składy. To tyle ode mnie, moi drodzy. Szybki open box, bardzo się jaram tymi kosmetykami. Już się nie mogę doczekać. Będziemy je testować chyba razem, wiecie? Jak tylko wykończę to, co mam, to przejdziemy do tych z pielęgnacji i oczywiście... Shine Me idzie na dół, bo właśnie kończę kolejne opakowanie i teraz mam to. Kolagen niestety skończyłam i czekam na paczkę z Polski, więc zrobię przerwę od tego, ale tam już będę miała taką 3-miesięczną kurację, muszę przeliczyć, bo jeśli tak nie będzie, to muszę dokupić i też kupię za swoje pieniądze, moi drodzy, podczas tej promocji jeszcze jedno opakowanie kolagenu, bo i Marcin to będzie pił, i ja będę to pić. I zobaczymy. I wiem, że niektórzy z Was również kupili kolagen z mojego polecenia. I też testujecie, więc czekam. Czekam na Wasze opinie. Dajcie znać. I czy korzystacie z kosmetyków albo z suplementów z Health Labsa, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. No, mnie ujęła ta marka, naprawdę. Muszę powiedzieć Wam, że no troszkę się zakochałam. Dobrze, no to teraz uciekam i widzimy się później. Jeszcze jedno, bo tak się zajarałam tymi nowościami, że nawet zapomniałam powiedzieć, a chciałam podziękować marce Health Labs za to, że mam możliwość, aby przetestować te nowości, że przysłali mi paczkę i nie było żadnego problemu, żeby wysłać mi paczkę do Anglii. A to zazwyczaj strasznie marki odpycha i jak tylko mówicie, że o, mieszkacie tutaj, to już tak, nie, to my odpuszczamy. A tutaj widzicie naprawdę... No miło mi jest bardzo, więc dziękuję za taką możliwość, że mogę przetestować, że mogę korzystać z tych produktów i sobie wyrabiać własną opinię na ich temat. A jeśli byście się zastanawiali, jak wygląda makijaż po kilku godzinach, jak wygląda ten podkład, to prezentuje on się właśnie tak i bardzo mi się podoba, jest takie delikatne rozświetlenie, glow, róż, rozświetlacz, no pięknie, na ustach tylko nałożyłam balsam. Laneige, który tutaj mam i też jest rewelacyjny, więc macie, moi drodzy, kilka polecajek kosmetycznych, tak przy okazji ode mnie dla Was. No, a teraz już naprawdę uciekam, więc jeszcze raz dziękuję, będę korzystać, mam nadzieję, że z przyjemnością i że te kosmetyki się u mnie sprawdzą i suplementy również. I muszę w końcu zamówić jeszcze dwie ostatnie rzeczy i wysyła mi moja mama, mam nadzieję, że wyśle mi, mamo, proszę, paczkę. Więc spodziewajcie się, że niedługo będzie jeszcze otwieranie paczki z Polski, a wiem, że lubicie paczki z Polski, jak je tutaj otwieram, więc tak, i też będą kosmetyki z Waszego polecenia, więc jaram się. No, będzie troszeczkę tego testowania tej jesieni, tak mi się wydaje, troszkę więcej i kolorówki, i takiej pielęgnacji, i innych rzeczy. No, czekają nas takie ekscytujące vlogi. Powiem Wam, że wydaje mi się, że z vloga na vlog coraz więcej takich ciekawych rzeczy, takich ciekawych nowości będę Wam pokazywać. Możliwe. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Dobrze, a teraz już nie gadam, bo mam rzeczy do porobienia. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Włączmy sobie dodatkowe światło i robimy kolację. Dość późną kolację. Ale przepyszną, mam przynajmniej taką nadzieję, bo będziemy robić pizzę. Pamiętacie, jak kiedyś Maciej robił pizzę na vlogu? To dzisiaj ja przyjmuję pałeczkę. Mam tutaj pizzę, bazę z Azdy, która powinna być całkiem spokojna, bo bałam się, że jest tylko jedna. Są dwie. Jedna dla mnie, jedna dla Marcina. A czego będziemy potrzebować, już wyjmuję. Przede wszystkim potrzebujemy dobrego sosu. A dobry sos to wiadomo. Niech to ja się tylko do niego dostanę. To jest, moi mili, Mutti pizza sos. Jeden z najlepszych sosów, jakie ja w życiu u siebie miałam, jadłam. Wiecie, takich domowych, bo już nie mówimy o pizzy z restauracji, tak? A zwłaszcza z włoskiej restauracji, bo
kocham, uwielbiam włoskie jedzenie. No, więc mamy sos, mamy pizzę i przydałoby się coś na to dorzucić. Czarne oliwki, szynka, parmezan i poszukam, co mam jeszcze w lodówce, więc gotujemy. Jestem zadowolona, dużo udało mi się zrobić, mało nagrywałam, ale dużo zrobiłam, coś zawsze. Ale mimo to mam nadzieję, że ten vlog Wam się podoba. Jeśli lubicie takie domowe vlogi, to koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i przechodzimy. Podobno lubicie, jak gotuję, więc jestem w piżamce, Marcin się kąpie, a ja mam ten moment, aby przygotować nam coś do jedzenia. Czy coś włączymy? Może coś włączymy, odpalimy sobie, coś obejrzymy, jeśli znajdziemy. Bo powiem Wam, że straszna jest posłucha na tych wszystkich platformach. Nie ma nic, nic ciekawego do oglądania. Dobrze, no, nastawiam piekarnik na 200 stopni i działamy. Ale jestem głodna. I gotowe, moi drodzy, dzisiaj na kolację mamy pizzę, pizzę prawie że domową. No, już możemy odpuścić mi to, że nie przygotowałam bazy, ale tutaj sosik z mutti, do tego prosciutto, czarne oliwki, ser biały w kulce mozzarella i posypane wszystko parmigiano, więc mamy dwa różnego rodzaju sery. Pachnie przepysznie, mam nadzieję, że będzie smakować i włączymy sobie coś do oglądania i tak spędzimy nasz dzisiejszy wieczór filmowy z takim domowym żarełkiem. No powiem Wam, że będzie super.